Porada miłosno-anielska na ten tydzień. Kochani Państwo, witam Was serdecznie na mojej wróżbie z kart Tarota i z kart anielskich. Zobaczmy, jakie wskazówki da Tarot i anioły, co jest ważne, co być może jest godne przemyślenia lub jaki po prostu drogowskaz, impuls dadzą Wam karty. Kochani, cieszę się, że jesteście. Dziękuję za Waszą obecność. Oczywiście zapraszam Was najgoręcej do komentowania pod filmikiem, do lajkowania, do subskrypcji. Jeśli jesteście tutaj nowi, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał i zostańcie z nami na dłużej. Subskrybuję z dzwoneczkiem u góry. Tą opcję nakliknijcie, a wtedy dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o wszystkich moich nowych wróżbach i filmikach, które publikuję codziennie. Kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robię za pomocą kart Tarota, Lenormanda lub cygańskich. Kochani, napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście jest na moim kanale, więc znajdźcie mój adres e-mailowy w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach i napiszcie mi e-maila. Ja Wam wyślę opcje wróżby i powiem o warunkach, jakie są do spełnienia oraz później umówimy się na WhatsApp lub na Messenger na termin. Kochani, zaczynamy. Karta Tarota na ten tydzień to Rycerz Buław. Rycerz Buław to karta energiczna, aktywna, waleczna. Być może musisz w tym tygodniu o coś zawalczyć aktywnie. Nie chowaj się jak myszka, nie ubieraj się szaro jak myszka. Nie chowaj się po prostu po kątach, tylko zawalcz o swoje. Odważnie idź i realizuj swoje plany, walcz o swoje cele, realizuj swoje cele. Karta ta mówi o tym, by walczyć o coś, co jest dla Was ważne, czy to relacja, czy małżeństwo, czy dzieci, czy finanse, czy nowa praca, czy lepszy kontrakt, żeby zawalczyć o to aktywnie. Tak? Zdecydowanie. Oczywiście ta karta rycerza buław ma charakter ognisty. Tak jak już mówiłam, jest to karta energii, temperamentu, odwagi, przebojowości. Jest to karta silnej osobowości, więc wykaż się silną osobowością. Oczywiście jest to karta ryzyka również, że należy nieraz w niektórych decyzjach również podjąć ryzyka i mieć odwagę. Jest to karta, która symbolizuje działanie ambitne, kreatywne, twórcze, entuzjastyczne i niezależność. Kochani, i też rycerz mówi o waleczności, tak? O waleczności, czyli zawalcz i nie trwoż się. Innym aspektem tej karty może być, że być może poznacie takiego mężczyznę lub znacie już takiego mężczyznę, który jest młody, charyzmatyczny, pociągający, atrakcyjny, w średnim wieku i odważny, który walczy o Wasze względy, o relacje. Rycerze mogą mówić również o kochankach, przyjaciołach, serdecznych ludziach, ambitnych. Tak jak mówię, być może partnerze, który jest młodszy od Was lub w Waszym wieku, w średnim wieku i walczy o Wasze względy, o tą relację.
lub na przykład o pogodzenie się i tak dalej. Zobaczmy kartę anielską, co dopowie. Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel. Otacza cię uzdrawiająca energia. Czyli uzdrowienie być może waszego związku, waszej relacji, uzdrowienie wielu spraw, uzdrowienie wielu problemów poprzez aktywne, energiczne, docelowe, ambitne, odważne działanie. Lub uzdrowienie waszej relacji poprzez to, że rycerz, czyli ta osoba ukochana, będzie zabiegać, walczyć i nie będzie chciała spalić tutaj mostów między wami, tylko zawalczy jeszcze odważnie o tą relację. Czyli uzdrawianie wszelkich relacji, wszelkich kontaktów, wszelkich układów partnerskich, czy układów pracowniczych, tak, czy finansowych, jest tutaj zadaniem na ten tydzień. Leczymy jakieś chore, toksyczne sytuacje, uzdrawiamy te niedobre energie, pozbywamy się, tak, niedobrych, negatywnych wibracji i uzdrawiamy je. Oczywiście jest tu też uzdrowiciel, więc możecie sobie zasięgnąć rady u jakiegoś uzdrowiciela, czyli jeśli chcecie coś naprawić, nie wiecie jak, możecie zadzwonić właśnie do wróżki, zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne, lub zadzwonić do psychologa, pójść do lekarza, czy do jakiegoś, na przykład jeśli chodzi o finanse, o nową pracę, o sprzedanie, kupno domu, czy o sprawy prawne, oczywiście musicie pójść do jakiejś osoby profesjonalnej, która się tym zajmuje fachowo, by dosięgnąć rady. Ponieważ chcecie coś naprawić lub lepiej rozwiązać, tak? Więc nie bójcie się zasięgnąć rady. Klucze anielskie na ten tydzień. Bądź otwarty na to, co nowe. Widzicie? Bardzo dobrze rezonuje już. Czyli to, co nowe, potrzebne, niezbędne do uzdrawiania waszych wszelakich sytuacji. Niezależnie o co pytacie, to bądź otwarty na nowe, alternatywne drogi, rozwiązania. Nie blokuj. Miłość leczy wszelkie rany. Widzicie? Więc jeśli w miłości macie jakieś problemy w relacji, z partnerem, w małżeństwie i tak dalej, to miłość, tylko szczera, prawdziwa, nieudawana miłość może wyleczyć rany i tą sytuację, czyli może pomóc prawdziwa miłość wam po prostu przebaczyć te wszystkie jakieś niesnaski, które się pojawiły, wyleczyć, uzdrowić. Bądź cierpliwy. Wszystko ma swój czas. Widzicie? Tylko opanowaniem, spokojem, cierpliwością, być może poradą, tak, u uzdrowiciela, powolnym uzdrawianiem, tutaj sprawy się uregulują, wyleczą. Wszystko ma swój czas. Wszechświat i tak rozwiązuje sprawy w swoim czasie. Takie porady są na ten tydzień. Przemyślcie, odsłuchajcie parę razy, zastanówcie się. I życzę wam wspaniałego, pięknego tygodnia. Życzę wam, by wszystkie wasze rany, wasze troski, problemy odeszły i byście uzdrowiły niedobre, negatywne, destrukcyjne energie. Niech się dzieje. Do usłyszenia już wkrótce.